Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj parę słów na temat Pavo 20 Pro w wersji Nightfire. Jest to e, specjalna edycja jednego z najciekawszych małych cineboopów, jakie mamy na rynku. Jest to dron przeznaczony do montażu głównie e, VTX-u, czyli nadajnika wideo DJI O3 Air Unit. Oczywiście można też używać innych poprzez przejściówki. E, bardzo fajny dron poniżej e, 150 gramów, śmigła 2,2 cala, specjalne śmigła Gemfana e, są 8, 22, 18, 3 łopatowe, także większy model. Silniki tutaj mamy 11.04, 7200 KV, więc ten dron, jak na swoją masę poniżej 150 gramów, spisuje się naprawdę fajnie. Lata sobie spokojnie na e, pakietach 3S, głównie. Ja miałem tutaj do dyspozycji 550, ale także 450 mAh. Lata około 4-5 minut, w zależności od trybu. Dobrze się spisuje pod kątem lekkich akrobacji wiadomo że to nie jest dron przeznaczony do typowego freestylu, ale mimo wszystko jak na małego sinoa spisuje się naprawdę nieźle jest mocny w stosunku do masy fajnie stabilnie lata daje radę dopracowany jest dużo lepiej i naprawdę całkiem dobrze się sprawuje. Jeżeli chodzi o montaż o trójki jest to błyskawiczna sprawa. Najpierw możemy przymocować kamerę dwa otwory mocujące. Następnie anteny i tutaj można wykorzystać antenę. Tą natywną z DJI O3, ale także w komplecie mamy te dwie mniejsze antenki. Sam dron sprzedawany jest w zestawach bez VTX, czyli możemy tutaj dopasować sobie zarówno DJI O3 jak e, serię Caddxa, e, też czasami są do tego wydruki przeznaczone mamy też oczywiście serię RunCam, są też dodatkowe wydruki, można ewentualnie wkleić e, VTX, także pod tym względem jest ok. Złącze XT30. Jeżeli chodzi o szerokość akumulatora, 20 mm. Wiadomo, że na wysokość nie mamy tutaj specjalnego limitu. Ja stosowałem największe akumulatory, właśnie 3S550. Całkiem dobrze mi się to spisywało. Jeżeli chodzi o kontroler lotu razem z SC, czyli tutaj mamy IO, jest to IO F4 i pracuje nam na pakietach 2 i 3S 20A amperowe IO silniki Lava 11047200 KV, jeżeli chodzi o protokół radiowy, czyli odbiorniki, z jakimi dostarczany jest ten dron, to LRS albo Crossfire. I teraz to, co jest charakterystyczne dla tego drona, przede wszystkim bardzo łatwy montaż, jeżeli chodzi o VTX, to jest dosłownie moment, a następnie osłony montowane są na 4 śruby, plus do tego VTX jest też montowany na cztery śruby, czyli mamy w sumie 8 śrub mocujących, na których opiera się cała ta główna konstrukcja. I teraz na czym polega fenomen tej wersji Nightfire, a mianowicie mamy tutaj specjalny pasek LEDowy, który jest dostarczany wraz z płytką sterowniczą i z poziomu tej płytki sterowniczej możemy zaprogramować sobie poprzez dwa klawisze funkcyjne tryb świecenia, kolor. Intensywność, no i właściwie to, co nam robi ten dron, czyli tempo, też zmiana, prawda. Jeżeli chodzi o tryby, mamy tutaj 10 przeróżnych trybów: czy to oddychający, czy krążenie, czy pulsowanie, czy gradient. Możemy też zaprogramować w trybie pierwszym w Betaflight tryb świecenia taki, jak my sobie wybierzemy. Oczywiście świeci też w kolorze stałym. I tryby zmieniamy klawiszem pierwszym podczas długiego naciśnięcia. Jeżeli chodzi o krótkie naciśnięcie. Wybieramy sobie tutaj tempo zmian, czyli szybkie, wolne lub średnie. Jeżeli chodzi o przycisk numer 2, mamy tutaj długie naciśnięcie, które powoduje nam zmianę intensywności świecenia, czyli 175, 50 lub 25%, a krótkie naciśnięcie przycisku numer 2 zmienia nam kolory: biały, czerwony, żółty, niebieski, zielony, cyjanowy, magenta i też wyłączenie koloru. Bardzo fajna sprawa, łatwo się zorientować w tych trybach. I w ich zmianach, i daje to naprawdę dużo radości głównie dzieciakom, bo wiadomo, że jeżeli chcemy pozostać inkognito i niedostrzeżeni podczas naszych wieczornych lotów, no to trzeba zapomnieć o tym pasku, bo on przyciąga bardzo mocno uwagę. Ale jeżeli chcemy zaimponować dzieciakom, wzbogacić jakąś uroczystość czy imprezę, na przykład w Sylwestra, świetna sprawa. To samo dotyczy na przykład lotów wewnątrz pomieszczeń, jeżeli chcemy ubarwić jakieś wydarzenie. Piękny jest ten pasek i polecam spróbowanie. Jeżeli chodzi o tą płytkę sterowniczą, jest tam jeden otwór mocujący, czyli mocujemy jedną z tych czterech śrub, które utrzymują nam AIO. I są też wyżłobienia boczne, dzięki czemu ta płytka trzyma się stabilnie po bokach. Prosty montaż, szybki, nie powinien sprawiać kłopotu. Trzeba tylko zwrócić uwagę, żeby przewód ten do paska ledowego nie dostał nam się w śmigła i tak to zamontować, żeby było w miarę. Solidnie. Ja ćwiczyłem wieczorem, e, bardzo fajnie to wyglądało, super efekty. Jestem mega zadowolony. Ogólnie ten dron fajnie lata i można go polecić. Myślę, że jeżeli byśmy mieli trochę szczęścia w montażu i odpowiednio dobrali e, akcesoria mocujące, można spokojnie rozebrane pro też przenieść. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że to jest kopter, który lata na 3S, czyli on nie jest aż tak bardzo mocny. Jeżeli chodzi o stosunek e, mocy do masy, jest w porządku. Wiadomo, że ten dron jest też lekki, stopień 50 gramów To też nie ma cudów, natomiast łatwo się nim nauczyć w trybie akro. Dla osób, które chcą się przesiąść na przykład z AWATY na coś z prawdziwego świata FPV, to faktycznie Pawło 20 Pro stanowi świetną alternatywę. Jeżeli mamy już gogle, mamy aparaturę, możemy latać też PNP, czyli wykorzystując protokół DJI i radio DJI V3 na przykład. Dlaczego nie? I to, jest, I to jest całkiem fajna możliwość. Więc dla osób, które chcą się nauczyć w trybie manualnym, uważam, że jest dobra propozycja, bo stosunkowo on jest lekki i łatwo się nauczyć latać w tym właśnie trybie manualnym. Jeżeli chodzi o masę bez akumulatora i bez R Unitu, to sam dron waży 66 gramów, czyli nawet mniej niż 2 wróbelki, 1,5 wróbla, tak? bo przyjmuje się, że 40 gramów waży wróbel, więc sami widzicie, że jest to dron, który nie jest w stanie zagrozić nawet dzieciakom. Można nim latać mało słony, można nim latać bliżej ludzi. Jest leciutki, stosunkowo cichy jak nas Sineupa. Nie wydaje on takich wysokich tonów, raczej spokojnie, fajnie można nim polatać, więc jak najbardziej można go zarekomendować. Czy ma jakieś minusy? No na pewno ta wersja Nightfire zwraca na siebie uwagę. Trzeba uważać, żeby na przykład policja Was gdzieś nie zgarnęła na rynku, czy Straż Miejska, czy inne służby, bo zwraca on bardzo swoją uwagę. Ja miałem taki jeden przypadek. O którym opowiem może nie w tym epizodzie, ale w kolejnych. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o dzieciaki, życzliwych ludzi, to budzi on raczej bardzo przyjemne skojarzenia i można go polecić. Czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? Ogólnie łatwość montażu. Silniki mamy na wtyczki, AIO jest na wtyczki. Betaflight połączenie z Betaflight jest poprzez dongle specjalny, czyli płytka nie ma wyjścia USB-C i tą przejściówkę da się zgubić, więc trzeba ją najlepiej trzymać w pudełku po samym dronie, z którym jest on dostarczany i mamy tam dongle właśnie z przejściówką na USB-C. Biorąc pod uwagę jego cenę, ta wersja podstawowa kosztuje 105 dolarów, czyli naprawdę jest niedrogi. Wersja na Crossfire kosztuje 135 dolarów. Do tego dokładamy o trójkę, która jest obecnie już w niższych cenach. Jest to bardzo fajny dron, gdzie można się zmieścić w tysiącu z hakiem, nawet w tej wersji Nightfire i to jest naprawdę super rozwiązanie i alternatywa do awaty. To chyba tyle, jeżeli chodzi o tego dronisia. Tutaj na pewno jeżeli chodzi o sprawy, o które warto zadbać, po pierwsze żeby kabelki nie dostały się w śmigła, trzeba umiejętnie go złożyć, zwracać uwagę na, na te detale. Czyli żeby kabelka nie wystawić na działanie śmigieł, na pewno mocowanie kamery, w zależności od tego, jak ten pasek LEDowy mocno świeci, czasami jest on widoczny w kadrze, więc warto zastosować sobie mocowanie jak najwyżej kamerki i odchylić ją delikatnie do góry. Wtedy nie powinniśmy mieć tego efektu, tego prześwietlenia ze strony pasków LEDowych. Tak, poza tym jest dość ładnie dopracowany. W tej wersji Nightfire mamy zarówno klatkę, jak i osłony transparentne. One się wyróżniają. Do tego płytka z włókna węglowego ta karbonowa płytka 2,2 mm grubości. Ona dość solidnie trzyma całą konstrukcję. Ma dodatkowo te braiserki, czyli te wzmocnienia boczne, powoduje to, że jest sztywna. Cały dron ma też tę wielką zaletę, że jest odporny na krasze i to jest super sprawa, a mianowicie on jego jest naprawdę nie tak łatwo zniszczyć. Po drugie, nie tak łatwo zrobić nim krzywdę. Oczywiście zawsze możemy się trochę w kłopoty wpakować i tego drona zawiesić na drzewie przy wysokich lotach, albo go utopić, no ale to wiadomo, tak jest z każdym dronem de facto. Z wad może fakt, że łatwo w nim zgubić filtry ND, prawda, i na to trzeba zwracać uwagę. Jeżeli latamy i bierzemy pod uwagę sporo kraszy, są takie filtry, gdzie można sobie cieniutki drucik przewiązać i ten filtr przymocować do korpusu, bo faktycznie to jest moment, kiedy Gubimy filtry ND. Ja dosłownie zaliczyłem, może nawet nie crash, tylko otarłem się o drzewo i zauważyłem, że straciłem ten filterek. Z pozytywnych rzeczy: dampery, mocowanie kamery, ten kształt osłon bardzo dobry. Osłonka na kamerę też całkiem fajnie rozwiązana. Szybki montaż: cztery podstawowe śruby i cztery dodatkowe śruby mocujące. Też stabilne mocowania i wyżłobienia na. Anteny, zarówno główną antenę o, o trójkę, jak i anteny dodatkowe, które mamy w komplecie. Cały sprawia bardzo dobre wrażenie i uważam, że jest w porządku. Gdybyście mieli jakieś pytania albo jakieś wątpliwości, to prośba o komentarz na dole pod filmem. To chyba wszystko na ten temat, także bardzo serdecznie Was. Pozdrawiam, e, trzymam kciuki za udane loty, no i życzę powodzenia, e, żeby nam to hobby sprawiało jak najwięcej przyjemności i zadowolenia. Trzymajcie się wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć!